Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Hiskanem z PlayStation 4 Mass Transit. I tak, dzisiaj mamy kolejny odcinek, w końcu kolejna ankieta. Tak, dzisiaj się zastanawiamy, który kawałek Jamie kupić. Żeby już dalej nie przedłużać, standardowo macie ankiety tam dwie. I wybieracie numerki od 1 do... Czekajcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Od 1 do 7, proszę bardzo. Będziecie je wybierać sobie. No i tak, zacznijmy sobie po kolei. To jest numer 1. Ten obszar... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, po co jest zbytnio potrzebny, no bo tutaj on jest tak trochę wysunięty, tak trochę byłby dziwny. Ale na nową dzielnicę okrągłą na przykład byłby na pewno dobry. Trochę jakieś podłączenie tutaj naszego lotniska, bo tu będzie lotnisko pewnie, a wtedy byłoby pewnie tutaj lotnisko. Duże lotnisko byśmy mogli tu wybudować, no i jakieś tam węzły autostradowe. Ten, to była jedynka, to jest dwójeczka, jeżeli chcecie, żeby go kupić, klikacie dwa. Ten obszar jest już trochę bardziej ambitniejszy, ponieważ jest tutaj autostrada. Ponadto jest to bardzo blisko połączone do tego miejsca, gdzie mamy wąski przejazd naszej głównego miasta. Więc można byłoby tutaj coś ciekawego pobudować, ale da się bez niego obejść, bo ja tak buduję nasze miasto, żeby dało się bez każdego kawałka ziemi obejść. Kolejny. No to jest chyba jeden z moich ulubionych kawałków, który możemy teraz kupić. Czemu? No, bo nie ma czemu. To jest trójeczka, jakby ktoś się zastanawiał. To jest opcja 3. Czemu? Ponieważ tam na samym końcu, tam daleko, mamy góry. I w górach można byłoby jakąś fajną wioskę zrobić górską. Jakieś tam, nie wiem, jakąś fajną dzielnicę, radary, kolejki linowe i tego typu różne rzeczy. A dojazd mamy ładny, bo tu wybudowaliśmy nasz nowy węzeł autostradowy. Więc jeśli jesteście ciekawi jakichś, nie wiem, górskich nowych przeżyć, innych niż które mamy tutaj, no to możecie kliknąć 3. Dalej, 4. Ten węzeł to jest nam potrzebna. Byłaby się przydała to miejsce, nie powiem, że nie. Ale jednak z drugiej strony i nie jest nam niezbędny. Bo fakt faktem, że tu jest autostrada i węzeł tam, który trzeba byłoby zrobić. I tu można byłoby jakieś tam lotnisko towarowe, czy pasażerskie nawet tych tutaj tego wszystkiego. Ale nie jest tam do szczęścia naprawdę niezbędne. Więc jakby coś, macie tutaj czwóreczkę. Ten pomijamy. Piąteczka. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu trzeba obejrzeć wszystkie serie, już kiedyś o tym było głosowanie na temat tego kawałka. 5. To byłoby dobre połączenie, bo tu będzie nasz port pasażerski kiedyś. Kiedyś powstanie tam. Tak, statki pasażerskie by się nam przydały, inne niż promy. Mamy tylko na razie tutaj wielki towarowy port. To tak, czekajcie, to jest... Czekajcie, to jeszcze raz. To jest 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, to tutaj w piątce byłoby właśnie dobre wybudowanie tam jakiegoś dużego portu lotniczego do tego naszego tutaj portu. Ale tak poza tym to byłoby dobre miejsce na przykład na dzielnicę okrągłą. Autostrad tam zbytnio nie ma, więc byłoby pod dobrą zabudowę. Kolejne, szósteczka. To jest dobre o tyle z zastosowaniem, że tu można było wybudować tamę. Tak, tamę na tej rzece, tej drugiej bocznej, tutaj nie mogę tam jej kliknąć. O, tej tutaj tak sobie płynie. Bo tama by nam dała duży prądu i to było akurat fajne. Ale jeżeli nie interesuje nasz tama, bo może nas nie interesować w końcu, no to tutaj można by sobie wybudować jakieś tam dzielnice. Ale ogólnie nie chciałbym jakoś też strasznie kupować tego kawałku, bo tutaj już myśliłem tą autostradę tak, żeby jak najbardziej tutaj ominiała ten kawałek i nie był nam niezbędny. Ale jakby coś, możemy go tam przyhaczyć. To tak, to była szóstka pewnie, z tego co mi się wydaje. To jest siódemka, ostatnia opcja. To jest jeden... No, powiem tak, jakby był, nie byłoby źle, jakby go nie było, też nie będzie źle. Bo mamy tutaj naszą autostradę też przecież wybudowaną tak, aby nie było z tym problemów. Chociaż z drugiej strony, byłoby tutaj naprawdę ładnie nam się, cała dzielnica dookoła tego jeziora by się tutaj ładnie zakończyła przy tej rzece. To byłby taki plus i byśmy mieli tutaj ładne węzły przy tej rzece też można było. Więc jeśli tak, to jest siódemka. Więc jeszcze raz przejdźmy sobie po kolei, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze. Teraz my przechodzimy do naszego odcinka. Nie zmarnowałem już czasu? 4 minuty, ok. Chyba nie jest aż tak źle. Ogólnie teraz będzie trochę więcej odcinków. Live z Cityscan z PlayStation 4 Mass Transit prawdopodobnie odbędzie się w weekend za tydzień, bo jednak przed świętami jakiś bym wam tam dał trochę live. I tak, po pierwsze sprawdźmy sobie, jak tam nasze bambaje się tutaj spisują. Mamy tutaj dwie linie. Pierwsza to jest ta nasza żółta. Tutaj jedzie tutaj. Okej, okay. Linia nie jest jakoś strasznie przytłoczona. Możemy zmniejszyć ich liczbę ludzi. Ta linia jest więcej ludzi. No jest więcej, dużo więcej. Zaczynając od tego, że tutaj jest 21 osób. Ale ogólnie nie jest też źle. Dobra, co tu się wydarzyło? Kto to wie?
Tutaj może trzeba było podłączyć tam dole, by byłoby lepiej. I to z tym tutaj. Akurat to możemy tutaj zrobić, to dużo im tutaj nie utrudni życie, ale... Ale nie wiem, czy ja teraz jeszcze bardziej nie zepsułem. Czekaj, czy to jest linia autobusowa? Tak, to jest linia autobusowa. Tak, zobaczcie, tutaj miał przystanek autobus, jakoś tak... Jakoś tak te, trochę dziwnie te przystanki są porozkładane, ale no dobra. Tak właściwie to ten przystanek można usunąć, bo on tutaj nie jest... Tutaj macie już do tego, możecie podejść sobie kawałek. No już, no już nie przesadzajcie, naprawdę. Albo, poczekaj, możemy ten przesunąć tutaj. O, dokładnie. A ten postawić tu. Że jakby coś... Czekaj, może nawet... Nie, dobra, tutaj nie. To będziecie mogli sobie do tego dojść. Dobra, nieważne. To tak, to były nasze dwie linie te tramwajowe, które tutaj puściliśmy sobie. Tam ciągi nie dzisiaj, ale jest duży popyt na ludzi, więc tym, od tego sobie zaczniemy. Czyli w skrócie zaczniemy od budowy tej dzielnicy. I tak, ponieważ tutaj bym później chciał właśnie zrobić takie ładne tutaj naszą tą dzielnicę, żeby tak w takich ładnych plastach tutaj się to budowało wszystko ładnie później. A właściwie to teraz. Więc od tego sobie zaczniemy dzisiejszy odcinek. Czekaj. Okej, dobra. I tutaj, powiedzmy sobie, żebyśmy dojechali dotąd. I tu dotąd. Ale żeby nie było, bo tutaj jest ta autostrada, co nie? Taka, no taka sobie, ale jest ta autostrada. To ta autostrada to będzie sobie dalej jechać, tylko tu będzie po prostu taki zjaździk. Dobra, to tak, mamy nasze dzielnice, mnie tutaj dziwnie porozkładane. Nazwy dla dzielnic, jak ktoś ma pomysł, to proszę bardzo, piszcie. Chyba, że bardzo czekacie, żeby Dominik wymyślił nazwy, to kiedyś do niego zadzwonię. Kiedyś. No i tutaj dajmy sobie, żebyście mogli się wszędzie budować. Na pewno będziecie chcieli. I tak, ponieważ ja tu trochę przebudowałem to, z tego co pamiętam po ostatnim odcinku, nasze linie bombojowe, to mamy nasz wyjazd w górę i on mi się trochę mało podoba. Mało, to trochę mało powiedziane, ale nie podoba mi się, bo tutaj jest duży, ostry zakręt się wtedy robi. Dlatego my go trochę sobie przebudujemy. Najprościej byłoby zrobić, aby... Wyłącz linie pomocnicze. Po drugie, zrobić to. Po trzecie, czemu są znowu reklamy? Tak, byłoby fajnie to puścić tutaj górą, ale nie będziemy tego robić, bo wszyscy wiemy, jak to jest wspaniałe. Możemy zrobić coś tutaj do góry. Raz, dwa, trzy. Czekaj. Możemy sobie zrobić to w ten sposób, że tu... Okej, dobra. A jeden musi być wyżej, czyli jest już naprawdę wysoko. To jest... powiedzmy, że nie jest to najlepsza. Jak coś jest wysoko, to wiecie, możesz szybko spaść. I ja tak do tego podchodzę. Dobra, nie, to jest zbyt ostry zakręcik. To nie. To może gdzieś tutaj. No dobra, powiedzmy. I tutaj chciałem sobie zrobić zjaździk, ale nie w ten sposób. Czekaj. Może się dogadamy. Ciskając, może się dogadamy, co nie? Okej, dobra, powiedzmy, że skoro tutaj dojedziesz, zjedziesz w dół, to tu może byś mi ładnie wjechał. Nie widzisz. Okej, dobra. Poczekaj. My się dogadamy, kolego, tak? Tylko to jest kwestia chwili. Tak? No, dokładnie, widziałeś? Widziałeś to? To jest to, że chciałeś się ze mną dogadać, tylko nie widziałeś, że trzeba było powiedzieć tak, chcę się dogadać. A kliknąłeś nie. Dobra, tu jest dobrze. Zmień kierunek. No nie jest to najlepsza opcja, jaką widziałem na świecie. To mogę powiedzieć od razu. Jeszcze powiedziałbym, bym wolał trochę to. Dobra, zróbmy już tak, jak to tak wydatnie mi nam proponuje, czyli że tutaj zjeżdżasz w dół. Ale jak będą się robić kotki, to przebudujemy, ok? No. I tak, ponieważ tutaj już faktycznie dozwaliliśmy ścieżkę, bo tu była ścieżka. Ścieżka akurat jest ważna, bo oni jakoś muszą dojść do tych naszych, wiecie, komunikacji miejskiej. Tak, po pierwsze wyłączmy siatkę. I ścieżkę trzeba odbudować. Proszę bardzo, ścieżka odbudowana z tej strony. Nie wiem, czy tu będziecie mieli jak dojść zbytnio teraz. Bo tak to zostało, bo tak to się przebudowało, że aż będzie problem z tym. Czekaj, tu dotąd, dobra. I tutaj, dobra, tu się... Czekaj, i tu będziecie mogli iść sobie z tą drogą. O, dokładnie.
Dobra, ale już mniejsza tutaj z tym kręcaniem, tym wszystkim. Proszę mi tutaj nie robić wody z mózgu. Tak, wy tu możecie się już budować, ludzie. Przyspieszmy sobie. Chciałem kliknąć, przyspiesz sobie czas. I wyszło jak wyszło. Tak, tu bym sobie chętnie zrobiło, tak. Bo tutaj ta droga idzie wzdłuż autostrady. I to nawet powiedzmy, że jest dobre. Ale z drugiej strony, tutaj zróbmy sobie mały wyjazd. O, dokładnie, coś takiego. Czemu? No, odpowiedź jest dosyć prosta, bo tu nasz Bambaj zjeżdża, a Bambaj musi mieć miejsce do zjazdu. I aby on tutaj ładnie sobie zjechał, to my to sobie zrobimy. No właśnie. No właśnie, jakżeż to też my sobie zrobimy. Okej, dobra, czekaj. Czekaj, czekaj, dobra. Tutaj ładnie zjedziesz. Tu mi teraz też się ładnie całkiem zakręty zrobiły, dobra, wspaniale. Tutaj będziesz mieć pas krótki. Tak, spokojnie, tutaj to będzie jeszcze inaczej wyglądać za chwilę. I tutaj, aby nie było, że zaraz będziecie myśleć, że... Aha, to teraz będzie jechać tak dziwnie. Nie, to nie będzie tak jechać dziwnie, to będzie jechać wspaniale. Nasz Bambaj sobie tu po prostu widzi na to, naszą główną drogę. Czekaj, tylko musimy zrobić to tak, żeby mi to jeszcze zadowoliło. A nie tak, jakby to w Skiskanec chciał. Bo wiadomo, że tak jak w Skiskanec, to jest najgorsza możliwa opcja. No, i stąd będziesz już sobie jechać normalnie, proszę bardzo. W ten sposób, a tutaj postawimy sobie ten jeden z naszych dużych parków. Dokładnie, proszę bardzo. Mamy jeden park. Z parku tu będzie idealnie proste dojście. Czy jest idealnie proste? No to już sami stwierdźcie. Ja chyba sądzę, że raczej nie, ale no dobra. Ale ja podobnie nie mogę się umylić, więc no dobra, i niech już tak będzie. Tutaj. Tutaj i nic. Bym powiedział coś, ale od tego są inne materiały. Właśnie, może w poniedziałek, to byłoby fajne, pojawi się nowy materiał z Cities Skylines, ale zupełnie nowa seria. Raczej wam się na pewno spodoba. Jest City Skylines w wersji coś tego typu jak materiały polityczne. Więc chyba wam dużo nie muszę mówić, że wam się spodoba. Bo materiały polityczne się zazwyczaj wszystkim podobają. A to jest coś tego typu temacie. Editing naprawdę bardzo podobnie zrobiony. Więc napięcie cały czas. Ja oglądałem już 2 minuty tego materiału i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Nie mam co marudzić. Dobra, na pewno co tutaj leży, to jest edukacja. Tak, to jest edukacja, oczywiście, jeśli nawet nie myliłem. Dalej, szkoła średnia. Nie stawiajmy ich aż tak bardzo blisko siebie, może być tutaj na przykład, to już jest trochę dalej. I tak, tu mamy nasze zakręty, co prawda, i może to niech już tutaj tak będzie. Co tu właśnie chciałem, bo tu chciałem coś jeszcze budować. Dobra, na razie niech to już tak wygląda. Bo tak, popyt nam się póki co skończył, to znaczy, że możemy się zająć zupełnie czymś innym. Czekajcie, przedłużmy sobie na razie tą autostradę. Tak, bo to może być akurat potrzebne, żeby ładnie ją przedłużyć po prostu nam się przydającą linię pomocnicze dotąd. Tak, może być na razie dotąd. Tak, wiem, tutaj są 4 pasy, to tutaj sobie je ulepszymy. Ale one tutaj nam naprawdę póki co nie są niezbędne. I tu jakby ktoś chciał, bardzo by chciał z naszych ukochanych, to nie są simowe, ludzi przejechać się, to proszę bardzo, może. Proszę bardzo. Macie dojazd, chcecie, to macie, wjeżdżajcie sobie nawet tędy. Ktoś jest chętny? Nie, no nawet się nie dziwię. Dobra, nasz Bambaj póki co tutaj nie jeździ, no bo na razie póki co nie ma sensu też, żeby jeździł. Ale taki budynek, jak na przykład na prawa jezdni, by się przydał w tym rejonie, bo tutaj on trochę daleko jest na pewno. No, wcale nie jest tam w przemyśle, wcale. Tu będziesz mieć ładny wyjazd. Okej, widzę, czym się trzeba zająć, za chwilę się tym zajmiemy. Pokaż mi, jaki jest stan dróg, może od tego zacznijmy. Telefon nie marudź, nie mogę go teraz wyciszyć niestety, ale no dobra. Okej, tu jest całkiem dobrze, gdzie jest źle? Źle jest tutaj, no bo tutaj jest akurat nie jest ważne. Źle jest tutaj. A tu jest też mało ważne. Dobra, to na razie jest dobrze. Ja mam jednak pytanie, czemu tu się robi korek? Mam dziwne odczucie, że tu jest za duży ruch. I że każdy chce dzięki temu zjechać tutaj w dół. Dobra, możemy zrobić pomoc. Lekkie to trochę bardziej może uswoić tutaj ruch.
Czekaj. To czy mi to się uda? Po pierwsze linie pomocnicze wyłącz. Tu bym sobie zrobił zjazd. A, dokładnie. Proszę bardzo. Może to wam trochę pomoże, ale z tym mówię może, bo... No, wiemy niestety, jak to jest zazwyczaj. No, poczekajcie, tutaj jest tyle tych pasów. Tu sobie zróbmy może zjazd jeden. Co ty na to? Tak, może być. Bo też takie zjazdy, takie mimowolne, też są dobre. Żeby co jakiś czas były, bo wiecie, wtedy ludzie bardziej lubią korzystać z autostrady, niż ze zwykłych naszych dróg. Kurczę, no, ulepszy się ty, a ty... Jest co? No, naprawdę, takiego problemu to już mi dawno nie robiło. Droga. Jakaś jedna pospolita droga. Gospodarka oczywiście dla dróg zwykłych. Czekaj, tutaj była nasza coś takiego. Okej, widzę, że trochę inaczej to może zejść. Czekaj. Nie, aż takiego zakrętu tutaj widziałem, że nie trzeba zrobić. No właśnie, tego bym chciał uniknąć. Ale ponieważ widzę, że bardzo chcesz, żeby to tak wjechało, to proszę bardzo. Dobra. To tak, ty tutaj sobie ładnie wjeżdżasz, tutaj sobie wyciszmy tą drogę, tutaj to. O, dokładnie. I tutaj te trzy pasy. Tak, bo tu mogą mieć trochę głośno nasi ludzie. Tu widzę, że jest naprawdę jakiś magilik, jeżeli chodzi o to, ile tu jest pasów. Tu są 2, 3, 4 i w ogóle co jeszcze. Dobra, na razie niech to w ten sposób wygląda. I tak, tu są światła. Nie ma światła. Aha, tu nie ma świateł, jest korek po prostu. Dobra. Powiedzcie mi, panowie, dokąd wyjedziecie, rzecz. Bo się zastanawiam. Okej. Okay. Dobrze. Znaczy, nie dobrze, ale wiem, gdzie jedziecie. Jedziecie, rzecz tu. I z tego ktokolwiek korzysta? Aha, okej, dobra, z tego nikt nie korzysta, dobra, to wspaniale. Wybudowałem to po nic. Nie, no, bo oczywiście to jakoś wykorzystamy kiedyś. Dobra, to tak, zmienię tutaj tunel. Co nie. I jakżeż też oni tutaj wjadą na tę ulicę, bo tu jest strasznie to ładnie, jest wszystko ładnie zabudowane. Możemy zrobić niby... Tutaj, tu wyjazd, pod tym wszystkim. Nie, dobra, nie można zrobić takiego wyjazdu, ale tu też nie chcę. Czekaj. Może to. Czekaj. O, dokładnie. Teraz weź to podłącz. Czekaj. Tu zmień kierunki. Zmień, dobra. I tu stąd będziesz jechać sobie. O, dokładnie. Dobra, i powiedzmy, że to wam ciupkę może pomóc. Tutaj, żeby nie było, ja wam tutaj zostawię ten zjazd. Bo on tutaj, ja już go zbudowałem, to już on tutaj będzie. A tu, ponieważ też się zrobiła taka główna droga, to my to ulepszymy. Do głównej drogi. Tu trzeba przesunąć ten budynek i wtedy będzie to trochę lepiej działać. Oczywiście tak, wszyscy wiemy, że to się zrobią teraz skrzyżowania i nie wiadomo co jeszcze. Ale sądzę, że w ten sposób, jeżeli tu nie będzie teraz korku i będziecie mogli łaskawie teraz tędy wszyscy jechać, zamiast tak jak to było wcześniej, to będzie lepiej, bo nie chcę tutaj takich wielkich korków, jak to było przed chwilą. Dobra, widzę, że tak. Tak, bo to no, niestety czasami wiecie, nie zawsze ronda rozwiązuje problem. To chyba się już nauczyliście, co nie? Z rondo to nie jest powód do dumy. No, a tu sobie dajmy jeszcze trzy pasy, bo czemu by nie właściwie. Też trzy pasy to by się bardziej przydały tutaj gdzieś indziej, a nie tu, ale dobra. To tak, to tu powiedzmy, że jest dobrze. Tu ten zakręt to jest po prostu piękne, coś pięknego. I tu wy się powoli budujecie. Dobra, to jest dobrze. Dalej, tak, komunikacja. Na pewno tutaj jakąś komunikację bym im puścił. Inną niż to, co mają teraz, czyli autobusy i tak. Kolej linowa będzie gdzie indziej. Kolej jedna szynowa. To jest dobre rozwiązanie, ale nie na teraz tutaj. Sterowce. Bym tutaj im po prostu montował sterowce.
Póki co, sterowiec to tu będzie naprawdę dobry pomysł, bo on będzie po prostu nad tym wszystkim przelatywał i nie będzie mieć z tym w ogóle nic wspólnego. I tak, aby on tutaj ładnie jeszcze przyleciał, to zrobimy sobie tutaj pit stopa pod dworcem. No trochę wyburzymy sobie tutaj dużo przemysłu. Co nam dużo jeszcze jakaś przestrzeń na coś w przyszłości, pewnie jakiś park. I tak, aby on nam tutaj ładnie... Słonego, co tu się wydarzyło? A tu jest nasza dzielnica handlowa, która się ma odbudować w przyszłości. Dobra, nieważne. Never mind. Tutaj sobie musimy wyburzyć. Co jest? O, dokładnie. Ten kawałek. On tutaj będzie, ale my go sobie trochę inaczej wkręcimy, bo to akurat musi być podłączenie. To jest akurat co fakt, to fakt. Tutaj musi być podłączenie tego i tego. Więc proszę bardzo, macie połączenie. Natomiast to, co nas interesuje... Czekaj. Jak to tak już będzie tutaj lecieć, to właściwie może być tutaj przystanek. W sumie to nie byłby taki głupi pomysł, tylko tak, tu jest zakręt, który by nie chciał zrobić tutaj nam... Gdyby nam nie chciał pomóc, nie wiem jak to można, ale na szczęście City Skylines przychodzi nam samo do głowy, jak nam najprościej pomóc, wybórz tą drogę, postaw i zbuduj jeszcze raz tą drogę. Tak, to jest po prostu City Skylines. Budowanie nie dla głupich. Jak to było? Media Markt, nie dla idiotów. Ja już tego nie mam, ale pamiętam to cały czas, to było piękne. Dobra, i tutaj będziecie się dalej budować, jak byliście jakiś czas temu. Tak, tu jest nasz przystanek autobusowy. Czy on tutaj wróci i będzie działać? Póki co nie. Póki co musi się załapać, ale jak się załapie, będzie dobrze. Dobrze, wracamy do naszych sterowców. Czekaj. Stąd ty będziesz... A nie, to właściwie stąd będziesz lecieć. O, bardzo ładnie. Tutaj się przestrzelisz przez to. Później polecisz sobie tutaj nad naszym przemysłem. Kurde, czy było tak blisko. Słucham, czy możecie napisać w komentarzu, czy już tam wyśpiewaliście swoje kolędy, bo ja już na przykład śpiewałem kolędy. I to po niemiecku i po angielsku. Znaczy no po angielsku to nie jest akurat trudne, bo to cały czas wszędzie słychać to, ale no możesz napisać. Dobrze, i nasz sterowiec. Właściwie, to dajmy sobie jeszcze jedną zajezdnię sterowcową. Zajezdnia sterowcowa, kurczę, co ja wymyślam, ludzie. Ratunku. Ponieważ... No mało mamy ich, co nie? By się przydała jeszcze z jedna. I tak, tu jest nasz pit stop. Zanim ktoś mi tu powie, kurczę, jak oni tu mają dolecieć? No to oni tu jakoś będą musieli dolecieć, nie wiem jeszcze jak, mnie to nie interesuje. A nawet wiem jak. Będą tutaj w dwóch kierunkach lecieć. Jedni będą dolatywać, drudzy nie. Co nie? Proste. Smaczne i proste. Dobra, no i tutaj będzie jeszcze to podłączone i stąd tutaj nad tą dzielnicą będziecie lecieć. I tu będziecie wlatywać w to. I tak. Czy tu by się udało? Nie udałoby się. Okej, świetnie. Czyli trzeba to przebudować, ten zakręcik, bo ja tutaj mówię, że jak ja mówię, że coś mi tutaj się wybuduje, może rzeczywiście wygraliście. Ten pojedynek wygraliście. Kropka. To poczekaj. To zróbmy sobie to, jak już tak bardzo chcesz mi tutaj irytować. Czekaj, to sobie zróbmy to w ten sposób. Czekaj. Ciach, dobra. I tutaj ciach, dobra, idealnie. Proszę bardzo, ładnie podłączone. Można było tak prosto, ale nie. A widzę, nas pokomplikuje życie. Dobra, tak, i nasze sterowce, bo tu z tego co pamiętam lecą dwie linie. Będzie jeden sobie lecieć tutaj właśnie, o dokładnie. Nie. Czekaj, nie, tu leci jedna linia, no to będzie tutaj po prostu w dwóch kierunkach przystanek. Bardzo dobrze. Będziecie się mogli tutaj sterowcowo przesiadać. Dobra, no i wy będziecie tutaj sobie lecieć. I tak, stąd będzie nowa linia. Ona sobie będzie lecieć... Albo nie, czekaj, tą linię stworzymy gdzie indziej. Linia będzie się zaczynać tutaj, no... Tak dla niepoznaki. Później będziemy lecieć przez tych ludzi, ludków. Później polecimy tutaj, dokładnie właśnie. A nie, czekaj, tu będzie się robić korki, to nie. Później będziemy... Dawaj, tak. Lecieć tutaj przez nasz przemysł.
do tych ludzi, o dokładnie, i później stąd zwracając, będziemy lecieć przez tutaj, przyszłą dzielnicę, wracając tędy i tu dolatując. No, ale sądzę, że to jest dobre połączenie. No. I jakby coś nasze sterowce powinny stąd wylatywać, właśnie po to tutaj to wybudowaliśmy, o dokładnie, i wylatują stąd. I tak, ponieważ tutaj trochę to dziwnie wygląda, my tu sobie ulepszymy tą drogę. No do takiej drogi, co nie? Tego nie ulepszymy, to wiem akurat. Ale dotąd naprawdę to mi kompletnie wystarczy, jeżeli to ulepszymy, bo tutaj akurat jeszcze może być nawet ze ścieżkami dobrymi. Sądzę, że i to się, trochę się przyda. Swanego, ta stacja jest bardzo pokorzystana przez tych ludzi stąd, bo oni tutaj sobie dochodzą do tego. Dobra, jak to jesteśmy z czasem? Po moim długim gadaniu o niczym? Dobra. Całkiem dobrze jeszcze nam idzie. Te statki. Jak jesteśmy w ogóle z naszymi statkami? Bo ja pamiętam, że one jakoś tu sobie pływały. I czy my je w końcu zrobiliśmy tak, jak tutaj bym chciał na koniec? A dokładnie, mówię o tej niebieskiej linii, bo ta niebieska linia, że sobie to pamiętam, tak, płynie tu dookoła i kropka. Tak, widzę, że jeszcze nie zabiliśmy tego. Okej. Dobra, to poczekamy. Będziemy czekać czy nie, właściwie tak się zacząłem zastanawiać, czy jest sens czekać czy nie, znaczy no wiem, że nie ma sensu, ale... Właśnie, czekajcie. Bo tak, bo tutaj miało się budować nasze... Nie, dobra, na razie nie, widzę, że nie ma. Handel. Ale się bardzo wolno buduje. Tu jest... No tutaj nie wiem skąd oni wyjeżdżają, ale dobra. Tak, to bardzo im się spodobało, nasze lotnisko. Bardzo lubią z niego korzystać. Mają do niego do dyspozycji Bambaye. Czekajcie. Przystanki bambajowe są gdzieś tutaj. No i tutaj stacja metra. I pociągów kolei jednoszynowej. No i zwykłych pociągów, więc to dobra, to akurat tutaj nie trzeba. Jeszcze sterowcy, no tak oczywiście, jak byłoby wam jeszcze mało. Nie dało, to tutaj nie widzę nic. Tu jest nasz system ochrony. Właśnie. Nie, włączyliśmy już katastrofy. Dobra, tu jest system ochrony, tu jest nasza nowa dzielnica. To ja widzę, że tu jesteśmy całkiem ładnie ustaleni. Ustawieni bym powiedział. Tu jest nasz farming, Ursus. Tym Ursusem to ja się już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu nie długo nie zajmowałem. I widzę, że jest jakiś problem. Czekajcie. Czekajcie, bo się zastanawiam, jaki to jest problem. Aha, problem jest taki, że tu jest przystanek, co? Nie, chwila, nie rozumiem. Ja ile tu jeździ linii? Widzę, że parę. No to nie jest na pewno jedna linia, to ja widzę. Ale też nie widzę, gdzie zjeżdżałaby druga. No dobra. W miarę rozumiem, że jest tutaj kiepsko. Czekaj. Tu co? Tu tak są te często przystanki? No dobra, to akurat wyjaśnia całą sytuację. Trzeba usunąć ten przystanek i ten. Dobra, dwie linie tutaj są. Dobra. Nie, za często tu były przystanki, przez to się tutaj wszystko korkowało. To nie mogło być też tak często. Nie. A tu w drugą stronę z kolei jest jedna. A, ale tu jest jeszcze ta niezła jedna linia. Tu to sobie zawraca i później jedzie jeszcze raz tutaj dalej. Tak, pamiętam akurat tą czarną, jak budowaliśmy, to jest po prostu piękne. Tak, swoją drogą, tu był zjazd. Tu był zjazd na ziemię, bo tu jest jeszcze miejsce na jakąś nową dzielnicę do wybudowania, bo my tu wszystko przebudowaliśmy tak, żeby dokładnie tutaj ta dzielnica, nasza nowa mieszkalna tutaj ładnie działa. Swoją jak wy tutaj naszym polem golfowym? O, dokładnie, czekajcie, jakiś monument możemy tutaj postawić jeszcze. Bo tak, okej, widzę, że się ludzie jakoś się strasznie chcą budować, pomijając to, że jesteśmy na minusie z ludźmi. To oni się chcą budować, a to mi się akurat podoba. Akurat to mi się podoba. Dobra, tak, tu widzę, że jest jakiś ewidentny... Jeżeli chodzi o to, jak chce się budować ta droga, no więc dobra. No cóż, będę musiał to zrobić ręcznie. Okej, tu widzę, że jest problem z tą drogą. No świetnie. O, pa, buduję tą, źle, buduję tą, źle. Tamto buduję, jest dobrze, to jest źle. No i weź tu się dogadaj z tą grą. Dobra, to sobie ulepszymy, proszę bardzo. Wygrałem, ha, ha, ha.
I tak, i tu jest nasz, no, nasze, no, 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 no to, to, to. Tak samo tutaj jest zajezdnia, ale akurat zajezdni nie będziemy objeżdżać. Zrobimy sobie to po prostu w ten sposób. Tu będzie, tak, tu należy takie będzie. What? Czemu tutaj się nie chciało to budować? No, podłącz to. Podłącz to, bo ja nie chcę tutaj żadnych wymówek słuchać, że coś nie tak, bo coś. Tu mać wszystko ładnie, pięknie. Dobra, no i tutaj powiedzmy, że na razie to będzie całkiem dobrze tutaj funkcjonować. Tak wiem, tutaj powinna być ta nasza droga, ta poprzeczna, ale z bambajami jak będzie na razie tutaj, to póki co nie widzę, żeby był duży ruch. Już jeszcze na razie nie ma. A jak będzie, no to wtedy pogadamy. Dobra, tu jest dobrze. Tu jest dziwny zakręt. Tak, tu mieliście się budować ludzie. Tutaj się nie budujecie, tak, bo tu miał być. Tu chciałem zrobić małe sklepiki, dokładnie. Natomiast tutaj, stąd, to ja tu nie widzę. Dobra, tutaj, no. No dobra. Może rzeczywiście, tutaj, żeby się przydały jakieś biura. Góra tutaj. Dobra, damy tu sobie ten cały pas, żeby wyciszyć to, co tam się będzie działo. Ale tutaj to możecie się zamieszkiwać. Dobra, jeszcze jedną rzecz możemy postawić i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. To będzie uniwersytet. Nowy, kolejny uniwersytet jest nam niestety potrzebny w naszym mieście. Mówię niestety, bo mamy jeden pięknie zbudowany. Ale jest on trochę za daleko od reszty miasta. I ludzie trochę zaczynają już tutaj zrzędzić i mówić, że żeby się przydał jeszcze jeden. Bo jednak jeden uniwersytet i dwa wydziały na całe miasto jest trochę za małe, twierdzą. No dobra, no ja mogę się rzeczywiście trochę zgodzić, to jest. To rzeczywiście to trochę może być przymała, ale no bez przesady, więc. Dobra. Póki co nasz bambaj sobie dojeżdża tutaj i tu będzie po prostu sobie zrobił pętelkę. Tak, bo ja chcę, żeby on tutaj już jeździł, co nie? A ja tutaj sobie nie wyważam, żeby on tutaj na razie póki co kończył swoją trasę. Nie, nie, nie. Ja sądzę, że on tu po prostu powinien już jeździć, tak? Czekaj. No dobra, poczekaj, nie uda mi się. Nie uda mi się tego, co ja tutaj chciałem zrobić, a szkoda. Chociaż czekaj, możemy to przebudować. I weź się człowieku poła, po co mu kurczę chodzi. No właśnie, nie wiesz. I to jest twój problem. I tutaj to podłącz, dobra. To mamy zielone. Tak, to jest póki co wstępne tutaj ta droga, jakby coś. To tak nie będzie wyglądać później. To będzie zupełnie inaczej, co nie? To wszystko się w przyszłości zmieni. To jest tylko okresowe. Normalnie jakbym czytał rozpiskę. Okresowo zamykamy drogę do lat dwóch. Do lat czterech. W nawiasie pozdrawiam Uniwersytet Warszawski. Nie to, że mi się coś nie podoba, ale wiecie sami o co chodzi mi tutaj. Dobra, tutaj będziesz mieć na przykład przystanek. No i póki co damy ci tutaj jeszcze jeden. Tak, to będzie krótka linia, która sobie będzie tutaj po prostu podwozić tych ludzi, jakby chcieli tutaj do tych bambajów. Bo mogę się spodziewać, że rzeczywiście będziecie chcieli. Dobrze, co wy mi tutaj tak mówicie? Dobra, tutaj jest dobrze. Czas jest niedobrze, pewnie, co nie? Czy akurat dzisiaj jestem trochę luźniejszy z tego czasu? Okej, jest nawet 33 minuta. Dobrze, zobaczmy sobie, jaki jest popyt na uniwersytet. Okej, jest. My sobie oczywiście wybudujemy jakoś ładnie, żeby ładnie wyglądał, co nie? To nie będzie tak, że stawiamy uniwersytet i heja. Nie, nie, my postawimy tutaj, będzie centrum edukacyjne. Czekaj. Mam pomysł. Idziemy w edukację? Okej. Jestem za. Dobra, nie, czekaj, jeszcze zanim to się tak. Bo z tego co pamiętam, wejdźmy sobie w mapę edukacji. Mamy trochę jeszcze czasu. Uniwersytety. To tak, uniwersytet mamy jeden, jedyny tu. Dokładnie. I z tego co wiem i się domyślam, lepiej jak są porozmieszczone po całym mieście nasze wydziały. Tak. Więc jeden wydział postawimy im tutaj. Aby się ludzie cieszyli. Bo oni rzeczywiście mają kupę miejsca do przyjechania. I tak samo tutaj oni też dostaną swój wydział. Wydział kolei jednolinowej. Wydział kolei linowej, no bo oni tutaj akurat mają główny środek komunikacji, to jest kolej linowa, nie ukrywajmy tego.
z czego mogą z niej bardzo w dziwnych podstawach jeszcze korzystać. No ale jeżeli mają tutaj jakoś dotrzeć sensownie, no to trzymam, że macie kolej linowa, tu jest słynnego znanego donikąd. Nie wiem nawet, jak tą drogę można podłączyć dokądś. Ale na razie tym się nie zajmujemy. No i wracając do tego. I reszta to jest to wszystko tutaj, więc drugim kompletnym miejscem daleko od tego jest to miejsce. No, ja by ładnie to wyglądało, bo ja sobie to przemyślałem, co nie, żeby nie było, ja tu naprawdę mam plany. I tak, my tu sobie zrobimy po pierwsze drogę. Taką piękną. No tu, tam akurat nie mnie interesuje, jak ona tutaj będzie dojeżdżać. Okej, jeszcze tutaj wyłączę skrzyżowania. O, proszę bardzo. I na końcu tej drogi będzie uniwersytet. Dokładnie. Czekaj, ładnie wejdziesz, wspaniale. No i dookoła uniwersytetu tu będzie droga mijającego. A po drugiej stronie będzie kolejny uniwersytet. I mnóstwo komunikacji. Tak, to będzie nowe centrum uniwersyteckie, można wręcz tak powiedzieć. Czemu od razu dwa w jednym miejscu? Bo stwierdziłem, że skoro jeden w jednym miejscu z dwoma wydziałami nie wystarczył, to dwa w jednym miejscu sądzę, że powinny być już lepsze. Dobra, i teraz sobie uświadomiłem, że raz, źle to zbudowaliśmy. Tak, dokładnie. Dwa, po środku można coś jeszcze zbudować. I ja na oku. A, ale mi teraz przyszedł wspaniały pomysł, a ja to właśnie już to przeprościłem. Dobra, czekaj, to przebuduj. Dobra, czekaj. Dobra, to jest o jeden za mało. To zróbmy to sobie w ten sposób. Czekajcie, to jest pomysł. Po pierwsze będzie tutaj gdzieś dworzec. Akurat dworzec kolejowy tutaj jest niezbędny do tego. A tutaj przez środek będzie przyjeżdżać nic innego jak bambaje. Wygląda trochę dziwnie, ale możemy tu drzewka postawić. Właśnie, czekaj. Jak my tu stoimy z drzewkami? Takie choineczki. Może coś takiego. Oj. Czekaj. Takie same bym tutaj znalazł, ale... No, powiedzmy, że są miarę podobne. I co jakiś czas poustawiamy tutaj... No, już widzę tutaj tych ludzi idących do tych bambajów. Oj tak. Tu będziecie chodzić do tego. Jestem tego 100% przekonany. No dobra, to jest nawet całkiem ładnie się udało. Mamy nasze dwa nowe uniwersytety. Sądzę, że popyt na uniwersytety dokładnie jest już całkowicie zaspokojony. Bo jednak dwa to dużo. No i tu, tak jak tu było przed chwilą, to wcześniej widzieliście. Tu będzie nasza droga dalej jechać, ta, nie wiem, tutaj sobie przyciągniemy dalej. A dokładnie, tutaj jeszcze będzie kawałek jechać. I nasz bambaj zamiast tutaj zawracać, no było fajnie, ale się skończyło. No, a będzie sobie należy tutaj jeszcze jechać tym zakrętem, żeby nie było. Żeby nie było, że tak był krótko, to proszę bardzo, będzie jeszcze sobie jechać tym zakrętem. Nasz bambaj. Okej, dobra, widzę, że nie chcesz się nie posłuchać. Słuchaj. Milcz, kiedy do mnie mówisz, tak? To jest tak stare to powiedzenie, ale milcz, kiedy do mnie mówisz. Dobra, no i dotąd... powiedzmy, że na razie dojedziesz tutaj. Bo swojego miałem i tak tutaj chciałem, żebym tutaj jechał i tutaj sobie później wyjechał. Tylko tutaj jest problem, o dokładnie, z wyjazdem. Ale sądzę, że jakoś się dogadamy z tym. Tą drogą, czekaj. No, dokładnie. Mówiłem, że się dogadamy. No i tu sobie po prostu zjeździk. Dokładnie. Dobra, to tu jest całkiem dobrze. Tu jest zakręt, którego nie jestem zachwycony, ale może być. No i jaką tutaj rzecz ma teraz... Mam teraz tutaj... Ja tu widzę, dobra, czekaj. Wybórz tą usuń tą linię, no niestety. Ludzie są za bardzo zadowoleni, no. No to troszeczkę. Dobra, no i tak, nasz bambaj będzie sobie jechać teraz tutaj tym przystankiem. Jeden przystanek na pewno tutaj trzeba zrobić nam w tym miejscu. Tutaj, oj, koniecznie pod uniwersytetem, no to proszę cię, jeszcze się pytasz. No i tak, mamy albo opcję, mamy dwie opcje, albo że tutaj jedzie tak zygzakiem. Co mi się mało podoba, bo ten tu zakręt jest ostry, więc może z niego zrezygnujemy rzeczywiście tego pomysłu. I będziesz sobie dalej jechać tutaj.
Tutaj. Czekaj, nie masz stanku. Tu jest kolejny, dobra. I będziesz mieć kolejny przystanek tutaj. Po czym będziesz wracać tą samą drogą, to będzie długa linia. Końcowo to będzie rzeczywiście długa linia. Po czym będziesz sobie wracać tutaj dokładnie właśnie tym przystankiem. Tutaj będziesz mieć przystanek. Tutaj. Pod uniwersytetem, o po tej stronie, dokładnie. Tu na środku tej przyszłej dzielnicy. Tutaj. Tutaj. I tu będzie finish. Dokładnie. To byłoby na tyle. Dalej, czekaj, jak tam jesteśmy z czasem? No, czas już się kończy. To tak. Żeby nie było. Ja tu chcę postawić każdy środek komunikacji, jaki mamy. Zaczynając od... taksówki możemy postawić już teraz. Zaczynając od autobusów. Autobus na pewno jakiś będzie podjeżdżać. Jakiś. Jakiś autobus na pewno będzie podjeżdżać. Mambaje mamy już. Metro będzie stacja metra. Będzie stacja kolejowa. Statków tu nie podciągniemy niestety. Będą sterowce, kolej jednoszynowa i będzie nawet kolej linowa stacja. Będzie tu wszystko, żeby oni tu mogli przychodzić i się uczyć. Dokładnie, rozumiemy się dobrze? Dobrze, jest tutaj już 1000 ludzi. Tu jest 590. I mam dziwne odczucie, że skoro tutaj tylko i wyłącznie na razie, póki co tramwaj dojeżdża, to oni będą go naprawdę bardzo lubić. I żebyśmy dobrze zakończyli dzisiejszy odcinek, to musimy zmienić w tym kierunku. I będzie nasza cała droga tutaj dokładnie dookoła tego zabyna. Więc jeżeli ktoś tędy będzie jechał, jak ktoś będzie szedł, to co innego. Dobra, no i tak. Ludzie idący tutaj idą... jadą raczej, póki co. Dobra, a do tego budynku? Też jadą albo idą od przystanku chyba bombojowego. No, tu widzę, że jest duży tłok. Ta. Dobra, i widzę, że jest nawet całkiem dobre zainteresowanie tą linią. Tu jest 22 osoby, a tu jest 16. To dobrze, to jest akurat to mi się podoba. Pewnie oni jadą do uniwersytetu wszyscy. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał. O, przemysł chce się budować. Dobra, to skoro przemysł chce się budować, tylko zasiedlimy tutaj miejsce kolejne. Miejsce oczywiście mamy... przemysłem w razie, jak już kiedyś mówiłem, nie musimy w ogóle teraz się przejmować. Korek tutaj został całkowicie rozprawiony przed tym tunelem, z czego też jestem bardzo zadowolony. No i co tu dużo mówić, no... to jest rzeczywiście uniwersytet. No proszę bardzo, czy przebijecie liczbę miejsc tutaj wolnych. I co ja tutaj chciałem zrobić, to jest tutaj... dookoła tego, zmienię sobie nową dzielnicę, chciałem zrobić. Nie będzie ona jakaś taka strasznie duża, a proszę bardzo, coś takiego. Gdzie będzie nacisk na edukację, aby tutaj jeszcze bardziej podnieść tej... podnieść, jeszcze bardziej podnieść tutaj, jak to będzie bardzo wysoko postawiona szkoła. Czyli w skrócie wchodzimy sobie w dzielnicę, przepisy dzielnicy, nacisk na edukację. Proszę bardzo. Recykling nawet możemy dać. Zakaz posiadania na zwierząt? Nie. Używki? Na pewno nie. To jest z edukacją? Oj tak. Cudowe wyroki, priorytety, wysokie ceny biletów. Sterowce edukacyjne? Nie. Pierwszeństwo dla promów? Nie. Czy tutaj coś jeszcze jest? Czekaj, brak odbudowy. Szybka, obszar VIP. Obszar VIP. Jest to jest dobra opcja. Oni będą mieli swój własny schron. To... dobra, wybudujemy ten schron i skończymy. Pion ochrony. Całe miasto miało mieć pion ochrony. A nie, nie. Pion ochrony jako dużo kosztują, dlatego... no, zaraz się tym zastanowimy. Stare miasto, zakaz... co to jest? Na danym obszarze wyłącznie mieszkańcy mogą korzystać z pojazdów silnikowych. Okej, okay, no może nie. Zakaz hałasowania nocą. Zakaz jazdy, zachęta dla rowerzystów. Nie. Zakaz ruchu ciężarowego, tak. Zakaz wszystkiej zabudowy, nie. Nie. Zaawansowane mieszkalnictwo. I tak samo tutaj też bym dał zaawansowane budownictwo mieszkalne. Dobrze. Postawmy im ten schron i kończymy. A, i przepis na całe miasto. O którym zapomniałem. Jeszcze za chwilę zapomniał. Pion ochrony. Chyba on po prostu dużo kosztuje, tego go wyłączyłem. Jak będzie rzeczywiście dużo kosztował, tego go wyłączy. Straż pożarna. I tutaj będzie mały schron, no bo tutaj to nie będzie dużo ludzi, tak? Więc tu będziecie mieli swój własny nowy schron. Autobusik będzie sobie tutaj jeździć dookoła uniwersytetu, ładnie wszystkich ludzi zabydał i później wracał do tego. Nie, on później będzie trochę inaczej jeździć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać po górę.
Tu mam nadzieję, że ludzie korzystają i podjeżdżają do tego naszego uniwersytetu. Jeśli odcinek Wam się podobał, możecie zostawić w ogóle. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, tu mniej więcej. No dzisiaj tylko tą dzielnicę się głównie zajmowaliśmy. No cóż, no chyba nie powiecie, że to nie było nam niepotrzebne, bo... Powiększamy liczebność. Jest! No mogę powiedzieć, mogę w końcu jeszcze powiedzieć. Mamy w końcu w naszym mieście 100 tysięcy ludzi. Obywateli, z czego jesteśmy nawet na plusie. Dobrze, co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. My chyba się dzisiaj niczym innym nie zajmować pod tą dzielnicą. A, jakże zawsze. Cześć!